Cześć, cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ale mam fryzurę Holender, bo ja tak słuchajcie, między jakimiś tam rodzinnymi imprezami, witam serdecznie, no faktycznie ta dyskusja była mega, nie wiem powiedzieć, prowokacyjna, trudna, trochę to tutaj się gotowało intelektualnie, ale ja tak słuchajcie, szybko, nie wiem czy jeszcze ktokolwiek został po tych prawie 12 godzinach tutaj na naszej konfie, która jest naprawdę mega inspiracyjna. Ja dzisiaj słuchajcie o smartfonowych inspiracjach, powiem tak, no właśnie, niektórzy z nas musieli zmienić swoją szkołę, ja nauczycielką szkoły gimnazjalnej, obecnie pracuję w szkole podstawowej, trochę teraz takiej małej reklamy, szkoła podstawowa numer 7 i 21 w Opolu. W gimnazjum uczyłam niemieckiego i religii, uwaga, nikomu nic nie narzucałam, zawsze tolerancja mega była, także tutaj a propos naszej wcześniejszej dyskusji, a w tej chwili uczę właśnie też języka niemieckiego jako języka mniejszości, także mega naprawdę mega wyzwanie dla mnie, dlatego że jestem osobą, która musi sobie w tej chwili zbudować na nowo swój warsztat pracy. No i teraz tak, słuchajcie, przyszłam do szkoły, czacha mi dymi, też mam mózg, ha, ha, ha. Słuchajcie, czacha dymi, ale no właśnie, w tej szkole jedynym sprzętem tikowym, jaki jest, to jest mój telefon, tak? Także to jest jedyna rzecz tak naprawdę bardzo często, z której mogę skorzystać. Chodzę z klasy do klasy, wszyscy się śmieją, że mam mega duży plecak. No właśnie i z tym plecakiem, w tym plecaku, jak to się mówi, mam salę na swoich plecach. Dobra, kochani, lecimy dalej. No właśnie. O czym chciałabym tutaj dzisiaj z wami powiedzieć, o tej rzeczywistości, która bym chciała tak naprawdę rozszerzyć właśnie poczynając od takiego mojego smartfoniku. Pozwoliłam sobie tutaj takie cytaty, trzy, które mnie gdzieś tam kiedyś zainspirowały wkleić. Mam nadzieję, że one was też w jakiś sposób pobudzą do tego, żeby jednak mimo wszystko zmieniać coś w sobie. Podstawa programową, podstawą programową, ale to my nauczyciele stoimy codziennie przed uczniami i to my tam właśnie jesteśmy tymi motywującymi ludźmi, takimi coachami, trenerami, tutorami, jak mówiła między innymi Iza Wypich. Dobra, więc motywacja wewnętrzna jest pochodną ciekawości poznawczej, tam gdzie nie ma miejsca na ciekawość, gdzie nie też motywacja. Jeśli ja nie mam tej motywacji, to skąd moi uczniowie mogą mieć tą motywację? Powinniśmy odejść od kultury nauczania, wprowadzać kulturę uczenia się. Tak, zmiana musi zajść we mnie, ale zmiana musi też wejść, słuchajcie, w naszych uczniach, bo tak naprawdę jeśli tej zmiany nie będzie, to możemy właśnie cały czas mieć frontalne metody nauczania, sale, które nie są pięknie ustawiane w literkę U, tudzież w jakieś tam krzesełka i tak dalej. Także powiem wam, że naprawdę jeśli my w sobie coś nie zmienimy, to tak naprawdę nic się nie zmieni. To, co dzisiaj powiedział profesor Czachorowski, to jest mega, tutaj będę zerkać, ponieważ robiłam sobie w tym czasie właśnie notatki, że bądź procesem, a nie produktem, czyli nauczyciel powinien być też, no właśnie słuchajcie, o co kaman w tej mojej prezentacji, bo czas leci, czas nagli, a chciałabym bardzo coś powiedzieć. Smartfon jako pomoc dydaktyczna, źródło inspiracji, ale też materiał, słuchajcie, materiał do pracy, bo tak właśnie potraktowałam sobie ten mój telefon. Najpierw zacznę od oczywiście nauczycieli języka niemieckiego, ponieważ jestem germanistką. Słuchajcie, niesamowitą rzecz poznałam 2 tygodnie temu. Jest to taki atlas, gdzie ja sobie po prostu za pomocą pewnej aplikacji jeżdżę sobie najzwyczajniej w świecie po książce i ta książka mi mówi, tak? Tak by powiedziały moje dzieciaki, proszę pani, ale ta książka mówi. Ja się śmieję, że jestem ożywaczem obrazów. Więc właśnie książka, która jest interaktywna, która działa za pomocą aplikacji, nie wiem czy to prawda, być może się tutaj mylę, ale może coś takiego, co się nazywa ScottyGo, podobnie działa, to znaczy działa w tym sensie, że też gdzieś tam za pomocą skanowania coś tam można sobie, słuchajcie, zrobić. I teraz jak to wygląda, jak wygląda ta praca? Nie wiem, coś mi się dzieje tutaj teraz z prezentacją, nie chce mi się włączyć, słuchajcie, ojejku, coś jest tutaj, jakiś problem u mnie. Ojejku, o, coś się dzieje, halo, jestem? Aha, czyli widzę, że ScottyGo działa podobnie, ale właśnie moja prezentacja, chce dać dalej slajd, niestety nie mogę, coś się zacięło.
Właśnie, o właśnie jest, jak można się bawić ucząc. Tak wygląda ten atlas z Leo, słuchajcie. Atlas jest niesamowity, tutaj nie mam tabletu w szkole, nie mam też tabletu jako ja prywatnie. To jest, tak jak powiedziałam, jedyne moje narzędzie, którego używam. I w tym momencie po najechaniu na jakieś tam miejsce pojawia się pewna informacja. Jest to świetny początek lekcji, to znaczy zaczynamy od jakiejś tam cyfrowego skanowania i tutaj nagle później jest tak zwana analogowa lekcja, tak? Czyli wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji i tak dalej. Także myślę, że to jest naprawdę, słuchajcie, świetna rzecz. Znowu coś mi się tutaj przeskakuje. Nie wiem, co mi się dzieje. Słuchajcie, zaraz. To chyba nie wiem, czy to po mojej stronie jest. Coś mi tam przeskakuje się, zaraz montuję. Aha. Natomiast no właśnie, właśnie trzeba mieć, słuchajcie, atlas, jeśli chodzi o ten Leo, i to tak jak powiedziałam, tu chodzi o germanistów. No właśnie, tutaj jest kolejne, ojejku, coś się tutaj, słuchajcie, mi cały czas... Nie wiem, co się dzieje, słuchajcie. Cały Basia, czas mi się tutaj coś mieli. Basia. Dobra, Basia, no to będę mówić, tak jak tutaj powiedziała Iza, pewnie Iza W. Słuchajcie, więc tak, tutaj macie tą aplikację, o której już wspominała Monika przed chwileczką, też całkowicie nowa dla mnie. Także słuchajcie, tutaj jest, tak jak powiedziałam, ta aplikacja Quiver, o niej już wcześniej powiedziała Monika, więc niekoniecznie coś więcej. Tutaj macie dot day, takżeśmy robili, dzień kropki, dzieciaki po prostu najzwyczajniej w świecie rysowały swoje talenty, jeśli tak mogę powiedzieć. Bo niezwykle ważną rzeczą, technologie technologiami, ale to jest właśnie budowanie relacji z tymi dziećmi, to jest pokazywanie im, że są ważne. Że są ważne, że naprawdę mogą coś do tego procesu lekcyjnego, że są współtwórcami, mogą coś po prostu do tego procesu wnieść. No i właśnie znowu mi się coś tutaj ładuje. Chcę przejść na kolejny, ale nie mogę. No jako, czy wy widzicie to? Coś tam się ładuje, tak? Tak, daję radę, ale słuchajcie, ja nie widzę tego następny. No to jest właśnie, o jest, ok, czekajcie, już coś się ładuje. Następny. No dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o, będę mówić, nie wiem, czy jest, aha, wy macie, ale ja tego nie mam. Dobra, nie wiem, co tam macie, ja sobie po prostu będę na swojej, może drugim komputerze coś tam robić. Okulary są, aha, no to VR, inna rzeczywistość, czyli prawdziwie efektywna nauka ma bowiem miejsce, gdy na dobre zanurzymy się w języku i otaczającej go rzeczywistości. Jeśli chodzi o sprzęt, słuchajcie, bardzo prosty sprzęt, już tutaj wspomniany wcześniej Tiger, za 10 zeta jest kupiony przeze mnie. Słuchajcie, bardzo prosto wkładamy sobie telefon i oglądamy. I jeszcze oczywiście, jak moje koleżanki nauczanki mówią, dyskont, jeśli chodzi, dyskont, który jest tak naprawdę na straży, może nie straży, służy edukacji. Kupiłam sobie, słuchajcie, takie właśnie, o, jak tutaj widzicie, takie okulary w promocji. Naprawdę fantastyczna rzecz, dużo mnie to nie kosztowało. I co? I normalnie, słuchajcie, pracuję. Widzę, że znowu coś się tutaj pokiełbasiło. Czekajcie, już się cofam. Przepraszam, to jest mój techniczny, że tak powiem, problem z moim komputerem, tak jak powiedziałam. O, właśnie sprzęt. Tak jak mówię, sprzęt bardzo prosto. Wkładam sobie tylko i wyłącznie telefon w niego, pokazując oczywiście tą moją rozszerzoną rzeczywistość. A co jest w tej rozszerzonej rzeczywistości? I tutaj już przechodzę do następnego slajdu. Opole, moje miasto. Zaczęłam sobie od takiej prostej aplikacji, ponieważ moje miasto w tym roku obchodzi 800-lecie. No i sobie taką aplikację, słuchajcie, zainstalowałam w szkole. Zainstalowałam sobie, ojejku, czekajcie, co tu się dzieje. Zainstalowałam sobie, no mega mam problem, słuchajcie, tutaj z przeskakiwaniem jakiś. Zainstalowałam sobie to na smartfona i zwiedzaliśmy z uczniami miasto. Mogli zobaczyć miasto z 2016 i z 1935 roku. Fantastyczne porównanie, przy okazji mogą sobie zobaczyć,
mogą zaglądnąć do historii. Gdzieś to po prostu jest na zasadzie takiej wizualizacji, pobudzenia ciekawości takiej naturalnej, która jest w uczniu. Ja później powiem Wam, jak ja to wykorzystuję właśnie na swoich lekcjach językowych. Na razie tych kilka aplikacji, które mam. Nie będę, aha, mam się nie ruszać, to nie będzie przeskakiwać, ale śmieszne, Elżbieta W. Słuchajcie, to jest strona, którą, no tak właśnie wyglądają zrzuty ekranu z mojego telefonu komórkowego. Moje koleżanki, kiedy 2 tygodnie temu żeśmy pojechały do Warszawy na pewne spotkanie, pewnych ambasadorów, ja zostałam i się bawiłam oczywiście złożonymi okularami i oglądałam, słuchajcie, niesamowita rzecz. Niesamowita, ja się zakochałam w tym sensie, że ja nagle jestem w tej innej rzeczywistości, pomimo tego, że jestem cały czas w tym samym miejscu. I mogę zabrać moich uczniów w niesamowitą podróż. Tutaj macie Marsa, tutaj macie słynny zamek w Bawarii. Mogę zwiedzać niesamowite muzea z tymi dzieciakami, nie ruszając się, czyli przy okazji oprócz tego, że się uczą języka obcego, bo tam jest dużo takich różnych nazw właśnie w językach obcych, to oprócz tego poznają historię danego miejsca. Jest to niesamowite, fascynujące, a najśmieszniejsze jest to, kiedy te dzieci oglądają, słuchajcie, i nagle, gdzie ja jestem? To jest, słuchajcie, mega niesamowita rzecz, kiedy mogę zobaczyć, no właśnie, tą fascynację. I teraz pojawiają się pytania, jak to działa? Proszę Pani, ja chcę zobaczyć więcej, chcę coś poczytać na temat tego, co zobaczyłem. I to jest chyba właśnie to, o co chodzi, żeby to dziecko dostało od nas ten impuls, że się czymś tam zainteresowało. Teraz, słuchajcie, jeśli chodzi o kolejną rzecz, związaną z tymi naszymi tutaj aplikacjami, no to kolejna stronka to jest, słuchajcie, chyba każdy z nas to oglądał, nie potrzebujemy jakiegoś sprzętu, wystarczy sobie, jeśli ktoś ma w swoim smartfonie internet, wrzucić filmy 360. I tutaj, słuchajcie, kolejna rzecz niesamowita, znowu jesteśmy w tej innej rzeczywistości i mega, słuchajcie, mega fan jest na lekcji, dlatego że znowu zaczynamy gdzieś jakąś opowieść, tak, z tymi dzieciakami, czyli gdzieś tam pojawia się ta nasza kura, czy, znaczy niekoniecznie morał, ale ta kura, która chce gdzieś sobie dojść. W tym wypadku tą kurą jesteśmy my, ponieważ zwiedzamy te miejsca nie ruszając się, mogę to sobie opisać w języku obcym, jeśli chodzi o historię, mogę gdzieś tam razem z tymi uczniami pokazać, jak wyszukiwać i selekcjonować informacje, bo to, że oni te telefony komórkowe posiadają, słuchajcie, to niestety nie znaczy, że oni się tymi telefonami komórkowymi potrafią, o, czas minął podobno, nie, słuchajcie, sorry, to mój emotikon przypomina mi tutaj właśnie o czasie. Potrafią się, słuchajcie, posługiwać, dlatego że najczęściej siedzą na Facebooku, Twitterze, Instagramie i to jest wszystko, co potrafią. I nagle tutaj przychodzi taka pani, no właśnie, która wow, o co chodzi, jakieś apki pokazuje. Najprostsze apki teraz, dobra, 10 minut mam jeszcze, okej, spoko. Najprostsze apki to jest właśnie tak zwany Full Dive VR, Virtual Reality. Sorki anglistów, jeśli tutaj kaleczę ten język angielski. Wystarczy sobie, słuchajcie, to zainstalować. Z tego co wiem, działa to. Ja mam Androida akurat, ale działa to również na iPhone'ach, czyli na tak zwane jabłuszko. Fantastycznie, mogę sobie tutaj, jak tutaj widzicie, wybierać tak naprawdę, gdzie chcę iść, co chcę zrobić, jaki przedmiot mnie interesuje, także naprawdę coś niesamowitego, proste. Ja mówię, ja nie jestem informatykiem, jestem w wielu sprawach takich tikowych, najzwyczajniej w świecie człowiekiem, który się uczy. Ja mówię, zawsze sobie będę coś klikać, pewnie nie można tego w ogóle zepsuć. I teraz tak, od gier właśnie po edukację, tak? Czyli dzieciaki gdzieś tam, mówiąc trochę tak gimnazjalnie albo też po młodzieżowemu, te dzieci się gdzieś tam naparzają, no ale właśnie fajnie by było, jeśli pokażemy im, że można to w sposób edukacyjny wykorzystać. I tutaj słuchajcie, te aplikacje, ja sobie pozwoliłam zrobić zrzut ekranu na bardzo, naprawdę bardzo różne przedmioty są, od przedmiotów ścisłych, po przedmioty humanistyczne, coś takiego naprawdę niesamowitego.
Powiem wam tak, ja sobie zwiedzałam Akropol, siedząc w domu, właściwie leżąc sobie na łóżku. To było coś niesamowitego dla mnie, jako dla nauczyciela, tak? Jeśli ja się zafascynuję, no to kurczę, zafascynuje się również mój uczeń, tak? Także myślę, że tutaj o to chodzi, jeśli zafascynowany jest nauczyciel, to zafascynowany również będzie też uczeń. I tak jak mówię, tutaj jest niesamowicie duża baza w sklepie Google'a, jeśli chodzi o te tak zwane aplikacje, które są dostępne dla tak zwanego przeciętnego nauczyciela. A tak jak powiedziałam, ja jestem totalnym samoukiem i ja tak naprawdę chyba może od 2 miesięcy gdzieś tam usłyszałam, przeczytałam o VR-ze, w jaki sposób to można sobie wykorzystać. Nie wiem, czy mi się tutaj uda wkleić, bo mam taką jedną fajną stronkę, gdzie jest opis. Nie, nie mogę, nie mogę. Gdzie jest opis, słuchajcie, opis różnych apek. No, jak szukać tych apek? No, wystarczy, słuchajcie, sobie wpisać VR. I w tym momencie pojawiają się niesamowicie, pojawia się bardzo dużo inspiracji takich. Ja się śmieję, że dobrze, że to są obrazkowe rzeczy, bo dużo rzeczy jest mimo wszystko w języku angielskim. I w tym momencie, no niestety, ja jestem uziemiona. Najczęściej sobie gdzieś tam rzucam na jakiegoś translatora, patrzę, co to jest z opisu, ale te opisy są na tyle proste, że gdzieś tam daję rady. No i na zasadzie instaluję, patrzę, czy mi się to przydaje jako językowcowi, ponieważ też mam kwalifikacje do nauczania języka, do historii, w związku z tym gdzieś tam też takich historycznych sobie szukam, typu na przykład muzea i jakieś takie fantastyczne muzea, gdzie można zobaczyć, ruszając się z domu. Tutaj macie na przykład takie już nazwy konkretnych aplikacji Learning Micromol, czy to jest akurat o budowie DNA, Snap Learn R, Books and VR, słuchajcie, Words, tutaj mamy różnego rodzaju kolekcje, no i oczywiście tutaj ten słynny Akropolis. No nie możemy z uczniami na przykład pojechać do Aten, no bo jest to taka wycieczka dosyć droga, ale w tym momencie Ateny możemy tym dzieciom pokazać. Generalnie jest ostatnio, nie wiem jak jest to u was, ale problem z wyjazdami zagranicznymi. Ja jestem z Opola i powiem wam, słuchajcie, że bardzo często żeśmy tutaj jeździły sobie do Berlina, żeby zobaczyć Muzeum Pergamońskie albo do Drezna. Zazwyczaj ja robiłam organizowałam takie wycieczki właśnie w grudniu, żeby te dzieciaki zobaczyły trochę Jarmarku Bożonarodzeniowego. Niestety nie wiem dlaczego, trochę tak się obawiam, że pewnego rodzaju stereotypowemu i podejściu ulegają osoby na pewnych urzędniczych stanowiskach i nie pozwalają na przykład wyjeżdżać na zagraniczne wycieczki. Przynajmniej wiem o takim jednym przypadku. Wiem też, że rodzice często się boją właśnie, że może się coś tam w Niemczech stać. Niestety nawet informacja ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że jadąc gdzieś jest bezpiecznie, nie do końca przekonuje. W związku z tym postanowiłam tym dzieciom właśnie pokazać tą kulturę tego kraju, którego uczę, czy to są kraje też niemieckojęzyczne, żeby sobie zobaczyły, jak to wygląda i może na tyle zafascynować, żeby faktycznie może gdzieś tam w przyszłości z nimi pojechać i pokazać, jak to się mówi w realu. A jak, no właśnie, jak dzieciakowi pokażemy, że sami z jednej strony jesteśmy zafascynowani, a właściwie zafiksowani na tyle, że aż nam nasza czacha dymi, no to słuchajcie, no to w tym momencie może pojedziemy. Mam nadzieję, że mi się uda i w przyszłym roku te dzieciaki zabiorę, dlatego że w tym roku uczę w 7. klasie, więc może akurat w 8. klasę będę mogła zabrać i pokazać Drezno, piękne zresztą i fascynujące. To tyle, jeśli chodzi o tą aplikację. Teraz znowu coś mi się tutaj. A, dobra, już jest następny. Czekajcie, bo mi się ten. Ojejku, gdzie to jest? Dobra, następny. Klikam następny. Następny slajd, proszę. Komputerze, halo, komputer, nie odpowiada mi komputer. Na następnej stronie mam poznaną całkiem niedawno aplikację, dzięki Izie Wypich, którą spotkałyśmy się akurat teraz w weekend i mówi: słuchaj, czy ty znasz Google Expedition? Tutaj pozwoliłam sobie zrobić tak zwany zrzut ekranu. Czym ta aplikacja jest? Słuchajcie, bardzo fajna, naprawdę. Tutaj macie no, fantastyczną rzecz i dla anglistów na przykład, zabrać dzieciaki do Londynu. No trochę taka droga wycieczka, prawda? A tutaj możecie sobie zobaczyć.
One zostały, ta konkretna aplikacja została, ojejku, znowu mi przeskoczyło. Ta konkretna aplikacja została właśnie zaprojektowana po to, żebyśmy się właśnie znaleźli w innym świecie. Tak wygląda, słuchajcie, no właśnie, poszukujemy dinozaurów, zostań odkrywcą, czyli możemy coś zaproponować tym dzieciakom, czyli tak to wygląda, jeśli chodzi o tak zwaną praktykę. No, halo, słuchajcie, coś mi się tutaj znowu rwie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o praktykę w tym innym świecie, jeśli tak to mogę powiedzieć. Możecie zostać przewodnikami, możecie zostać odkrywcami, czyli znowu możemy tą lekcję gamifikować. To, co już mówiła dzisiaj Asia Waszkowska też w swoim wystąpieniu. Czyli, ale niekoniecznie chodzi też o to, żeby dawać tym dzieciakom nagrodę, bo to nie chodzi o to, że pracujemy dla samej nagrody, ale właśnie dla tego fanu. Tylko musimy przekonać tych uczniów do tego, że tam jest ten fan. A teraz tak trochę sprawa oświatowego. Dobra, 3 minuty, zmieszczę się, bo jeszcze jeden slajd mi został. Słuchajcie, jeśli nauczyciele albo dyrektor wam powie, to co pani robi, to niekoniecznie jest fajne, sympatyczne, mądre, bo w ogóle jak to jest, że pani używa telefonu komórkowego, smartfonu na lekcji i tak dalej, przecież w szkołach jest zakaz. No to chciałam wam powiedzieć, że jest taki zapis w podstawie programowej tej najnowszej z 2017 roku, że dyrektor ma tak naprawdę obowiązek, a właściwie my nauczyciele mamy obowiązek propagować tą innowacyjną działalność poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczości. To jest dokładnie, słuchajcie, taka parafraza fragmentów z najnowszej podstawy programowej. Obowiązek tworzenia innowacyjnych rozwiązań w placówkach oświatowych i wspieranie autorów nietypowej działalności w szkole w nadzorze pedagogicznym. Więc halo, panie Belfrze, halo Asia, halo reszta, przepraszam, że jeśli z imienia nie wymieniam, ale no właśnie to my jesteśmy tymi nietypowymi ludźmi. I to my, słuchajcie, w tych placówkach oświatowych mamy wprowadzać tą innowacyjność, dlatego trochę się tam zdrzaźniła, mówiąc tak ze Śląska, na tej naszej panelówce, dlatego że wszystko zaczyna się ode mnie, od nauczyciela. I teraz, słuchajcie, jest taki ruch tak zwanych szkół, to się nazywa Budząca się Szkoła. No to słuchajcie, chciałabym, żebyśmy zapoczątkowali nowy ruch budzących się nauczycieli. Ja mam nadzieję, że ta konfa to jest właśnie ruch budzących się nauczycieli, który oddolnie będzie zmieniał tą edukację, niezależnie od tego, jaka jest PP, jaka jest pani w menie, czy tam pan, bo to ja, tak jak powiedziałam, stoję codziennie przed tymi dziećmi 1, 3, 4, 5 klasa, 7, i ja do nich mówię i słuchajcie, i to, że jestem zakręcona z różowym wielkim plecakiem, do nich przemawia, bo kiedy uczeń mi mówił wczoraj komplement, słuchajcie, spadłam prawie, że z krzesła, proszę pani, pani się uśmiechnęło, wyszło słońce. No, dla takich momentów, moi drodzy tutaj słuchający, jest warto, słuchajcie, warto słuchać, a to jest takie zdjęcie, które zrobiła we wrześniu Marta, prowadząca tutaj nasza Flobo, takiej gazetki. Ja to ukradłam, słuchajcie, bezczelnie oczywiście, już tą gazetkę też sobie wydrukowałam, ale Marta oczywiście pozwoliła mi skorzystać z tego zdjęcia. Słuchajcie, to są moje życzenia od was, nieważne czy to są w tej wirtualnej rzeczywistości, czy też w tej rzeczywistości w tak zwanym realu, bo papiery przygniatają, nowe statuty, sruty i tak dalej, ale właśnie bądźcie, czyli bądź nauczycielu, nauczycielko, sobą, wesoły, silny, otwarty, zadowolony, autentyczny, myślący, spokojny, odważny, refleksyjny, bądź sobą, bądź zabawny, ambitny, kreatywny, autentyczny, nawet jeśli czasami czachadymi, chodzimy z dziwnymi walizeczkami do szkoły i wszyscy nas postrzegają jako wariatów, dzieciom pokazujemy uśmiech, a generalnie to wszystko, słuchajcie, w rzeczywistości, która niekoniecznie jest wirtualna, tylko jest realna, no ale właśnie na tym rzecz polega, że mamy tą rzeczywistość odwracać i słuchajcie, mega życzę wam, żebyśmy byli budzącymi się nauczycielami w szkole budzącej się, czy też nie, ale jak my się obudzimy, to szkoła się też obudzi. To tyle, amen, ponieważ też jestem nauczycielem religii, to takie macie słowo na niedzielę. Słuchajcie, koniec, dożyłam!